Następny dzień. Jakoś do tej pory mieliśmy szczęście do widoku z okna. No, tym razem Airbnb także nie zawiodło. Przyjeżdżamy, dzwonię do właściciela, pytam, który pokój. On mówi, wejdźcie na piętro. Mówię, jakie piętro? Okazuje się, że z tej strony dom wygląda na parterowy, ale z drugiej jest piętrowy. Ale to nie problem, bo tutaj mamy tak piękne otoczenie domku. Dwa wodospady. Kto ma wodospad w domu? Ja mam dolnopuk co najwyżej. I może się to niczym równać z tym. Traktorek jest do dyspozycji gości domu. Pierwszy przystanek dzisiejszego dnia. Sejlandsfoss. Jeden z najpiękniejszych wodospadów. Można go obejść dookoła. Jakby za wodą, za strumieniem wody. Zawsze gromadzi liczne grono tutaj gości. I szczególnie na zachód słońca jest taka mekka fotografów. Także można też tu często znaleźć porzucone, zgubione różne części od aparatów fotograficznych różnych marek. Także dosyć grubo wodospad z boku. Oto moja ostatni krzyk mody fryzjerskiej z Islandii. Moja nowoczesna fryzura razem z Sejlandsfossem. Piękny wodospad, za którego można się schować. Wodospad z Fogafoss. Tutaj nie można go obejść dookoła, ale można podejść bardzo blisko do wody. No i jest mgiełka i ciągle leci woda na mnie. Zaraz zaleję swój kolejny telefon. Ale czego się nie robi. Ech. No, hello, Skogafoss. Ale normalnie jest, jakby tutaj też w każdym kierunku padał. Polecam. No to wodospad Skogafoss. Już na spokojnie w oddali od tej mgiełki, a tam z tyłu jest wulkan Eyjafjallajökull, który w 2010 roku w kwietniu sparaliżował ruch lotniczy nad Europą. Także cały ten obszar był pokryty czarnym pyłem, ale jak widać, przyroda się zregenerowała. Pogoda się niestety pogarsza na Islandii z minuty na minutę, natomiast następny piękny punkt, czarna plaża, Reynisfara. Naprawdę niesamowite miejsce. Tu mamy piasek wulkaniczny, który jest taki ciemny, ale w ogóle nie zostawia żadnych śladów. Że to nie jest błoto w żadnym razie. Mamy tam kształt skały w kształcie fallusa oraz tutaj piękne skały w kształcie kwadratów. Jakby z takich słupów betonowych było zbudowane. Wszedłem na skałę wysoko, 20 metrów, no 10 metrów albo 5, na czarnej plaży. Jest całkiem nieźle. Deszcz nieco zmalał, że można podziwiać. Fale też są dosyć wysokie. Tutaj piękne skały i co ciekawe, jesteśmy pod skałą, a mimo to pada. Krople lecą. Więc one chyba są jakieś takie nieszczelne. Tam na górze jest populacja takich ptaków występujących tylko na Islandii z dużymi dziobami. Nie wiem, jak one się nazywają. To jest coś pięknego.
przy okazji filmu do Jordanii mówiłem, że nie jestem geologiem, więc nie wiem co to konkretnie jest, ale naprawdę pięknie. To jest czarna plaża. Długa dosyć. Właśnie ta końcowa część jest najciekawsza. Mnóstwo ludzi. Naprawdę to jest żelazny punkt tuż przed miejscowością Wik. Zdecydowanie warte zobaczenia. Green Lava Walk. Green ma porośnięte mchem. To zastygła lawa, która tam kiedyś porosła mchem, no i stała się zielona na całym wielkim obszarze. Nie wolno po tym chodzić, bo bardzo łatwo ulega zniszczeniu. Mech jest bardzo delikatny tutaj. No i właśnie ostatniej rzecz, której mu potrzeba, jest jak człowiek depczący po nim. Dlatego jest to tak ściśle, dosyć ogrodzone. Niestety jest mgła, no ale całość robi wrażenie niesamowite, że wszyscy pomimo braku ograniczenia, wszyscy kierowcy karnie zwalniają i sobie powoli 80-teczką przejeżdżają przez cały obszar, no bo jest naprawdę co oglądać. No gdyby nie ta mgła. Widziałem czegoś takiego nigdzie poza tym miejscem. To jest słynny wąwóz z rzeczką Fjodilorur. Już pewnie źle nazwę wymówiłem. W każdym razie kręcono tu jakiś film i były takie masy turystów, że w sezonie to podobno zamknęli. No dzisiaj jest otwarte. Ale wygląda bardzo ładnie. Zasadniczo obory nie ma. Mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych atrakcji, to ten wąwóz nawet zyskuje we mgle, na wyglądzie, na swojej mistyczności. Oto mostek na jeden samochód, jeden z wielu na drodze numer 1. Ale ten jest dosyć długi i ma na sobie mijanki. Pontajokuls Pjeljutgarderur. No to jest jedno słowo. Gratuluję, ma co najmniej 20 liter. A jesteśmy teraz już koło lodowca. Kiedyś można było podjechać i po prostu sobie przejść, a teraz już nie ma tak lekka. Trzeba, że tak powiem, skorzystać z tego wielkiego kompleksu i parkingu. No, ale nadal da się
dojść tam do lodowca, co zaraz poczynimy. Zatem z parkingu można przejść w dwa miejsca, albo do wodospadów Svartafoss, bardzo ładny, albo do lodowca, ojej, próbowałem nazwę, Svartajökull, no tego co tam idziemy. Oba mi do lodowca pół godziny, do wodospadu 45 minut w jedną stronę, więc można sobie wybrać albo pójść w oba miejsca. A tymczasem jesienna aura towarzyszy tym, co wybrali jednak lodowiec. Spieszmy się oglądać lodowce, tak szybko odchodzą. Skaftafellsjökull. Laguna lodowcowa i oto ten właśnie lodowiec, największy na Islandii, znaczy to jest jego jeden niewielki jęzor, ale ma 500 km2 powierzchni, jeśli nie w tysiącach. Woda bardzo zimna, bliska zamarznięcia, no i tu pływają sobie tam różne kawałki, no i lodowiec sobie lekko topnieje. Jest lodowiec, ale nie da się go pogłaskać z bliska, gdyż woda topniejąca jakby odgrodziła wejście. A to zrobimy takiego zooma.